Witajcie, nazywam się Mariusz Gil, a przedstawię Wam troszeczkę informacji na temat skalowanych architektur webowych. Mam nadzieję, że temat będzie dla Was interesujący, choć od razu zaznaczę, że to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Temat jest tak naprawdę olbrzymi, więc potraktujmy to jako wprowadzenie. Na końcu będzie troszeczkę odnośników do ciekawych źródeł. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to są dobre miejsca, od których można by zacząć. Jakby dalsze poznawanie tematu. Słowem wstępu. Mam tutaj okazję wystąpić dzięki sponsorowi firmie GoYellow. Także to jest ta dobra część, natomiast ta zła jest taka, że jestem z Warszawy. Znaczy przyjechałem z Warszawy, natomiast mieszkam z Wrocławia. Ale nie jestem słoikiem. Więc jakby tobie przebili oponę, to tam mogę pomóc wymienić. Nie, no, bez łazy. Zajmuję się programowaniem gdzieś około 12 lat. Tak pierwsze oko. Od kilku, takim moim głównym, że tak powiem, konikiem jest programowanie webowe, ale na taką troszeczkę większą skalę, tak? Znaczy większą, powiedzmy większą niż ileś tam serwerów. Z tym się wiążą pewne ciekawostki, o których za chwilę. Co prawda pora do obrazki już minęła, natomiast chciałbym zacząć od pewnej bajeczki, tak troszeczkę na luzie wprowadzić temat i przejdziemy do troszeczkę bardziej zaawansowanych rzeczy. Jeżeli ktoś z Was ma dzieci, to na pewno wie, że ogry są jak cebule, tak? Dlaczego? Dlaczego ogry są jak cebule? No to znając bajkę, kurczę. Ogry mają warstwy, tak? Zdradziłem troszeczkę, ale aplikacje też mają warstwy. Jeżeli byście się domyślali, jaki jest następny slajd, to można by wywnioskować, że aplikacje są jak ogry, tak? Ale dobra, to nie jest ten temat. Małe aplikacje są jak Wall-E. Dlaczego? Wall-E wygląda tak. Dlaczego małe aplikacje są jak Wall-E? Ja postanowiłem przy kilku slajdach to udowodnić tą moją hardkorową tezę. No, wyglądają tak troszeczkę obskurnie, tak? Są troszeczkę tam podrapane. Wiadomo, że deweloperzy czasami się tam z jakimiś starymi rzeczami nie zaskają. To, że mu tam urwało troszeczkę boku, to w Photoshopie źle wyciąłem, przepraszam bardzo. Natomiast takie aplikacje świetnie implementują, znaczy w takich małych aplikacjach, jeżeli się oczywiście stosuje jakieś tam frameworki, bardzo fajnie można zastosować różne wzorce, strategie, jakieś tam tematy z programowania. Natomiast w małych aplikacjach też bardzo doskonale widać na przykład wzorce MVC. Tak? Mamy jakiś model, mamy jakiś tam view, mamy tam jakieś kontrole. Natomiast co z takimi aplikacjami jest nie tak? One są małe, tak? To znaczy, że są małe. No, to znaczy, że są mniej więcej takie. Jeżeli do takiej aplikacji zaczniemy wrzucać użytkowników, którzy coś tam będą robić, tak? Powiedzmy, że taki jakiś karton oznacza dla takiego małego Wall-E'ego, dla takiej małej aplikacji przetworzenie iluś tam rzeczy, jakiś, w sensie requestów, tak? HTTP-owych. I zaczniemy do tej aplikacji dorzucać coraz więcej tego. Coraz więcej, to ta aplikacja gdzieś stęknie i powie, że sorry, ja więcej nie dam rady. Jeżeli aplikacja nam się zamuli, tak, a ciągle będą nowi użytkownicy wchodzić drzwiami od nami na nasz serwer, to wszystko wyleci w kosmos. Ręka do góry, kto tego doświadczył? No, troszeczkę mało, prawdę mówiąc. Spodziewałem się troszeczkę większego lasu rąk. I co w takiej sytuacji moglibyśmy zrobić z tym naszym Wall-E'em, z tym naszym robocikiem, naszą małą aplikacją, żeby jakby ona dała radę więcej ruchu uciągnąć, tak? No to zobaczmy, co można z takim robocikiem zrobić. Można mu doprawić więcej oczków, żeby obsłużył więcej użytkowników, tak? To jest strategia dobra na jakąś tam metę. Ma jakieś minusy? Minusy ma też taka strategia, jeżeli dołożymy na przykład dodatkowe kółeczko tego robocika. No on będzie jeździł szybciej, ale prawdopodobnie będzie mniej skrętny. Tak? W rezultacie można także... możemy mu dodatkowe kółeczko na plecach doprawić. Więcej oczków. On ma więcej oczy, może lepiej patrzeć sobie na świat, natomiast jakby spowodowaliśmy to, że on jakby nie może się obracać na boki, tak? W sensie nie może patrzeć nam na boki łatwo. To wszystko symbolizuje pewne zachowania nas, programistów, jeżeli podejmujemy się robić rzeczy, do których jakby nie do końca się orientujemy. To była próba zeskalowania naszego robocika, żeby on obsłużył więcej pudełek. Tak? Nawet temu ostatniemu to więcej rączek dołożono. Natomiast to nie poskutkowało jakimiś tam dosyć ciekawymi efektami. Jakie jest rozwiązanie? Naszego robocika należy wymienić.
najlepiej na coś takiego. Tak? Ale lepiej, jeżeli postanowilibyśmy wymienić naszego robocika na armię takich robotów. Wtedy w ogóle nie ma tematu. I cała zabawa z naszymi aplikacjami sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jak z tego małego robocika zrobić tego dużego. Jeżeli potrafimy to zrobić, to w ogóle nie ma tematu. Natomiast jak to wygląda realnie? W jakich liczbach w ogóle my tutaj operujemy? I dlaczego chciałbym się z wami powiedzieć pewną wiedzą w tym temacie? Znacie na pewno taki serwis Tumblr, tak? I jeżeli kojarzycie, ile oni mają użytkowników, to po prawej stronie, w kilku cyferkach, widać, no jak skomplikowana jest ta aplikacja, żeby obsłużyć wszystkie żądania użytkowników, którzy chcą tą aplikację oglądać. Jeżeli patrzymy, że ta aplikacja działa na 500 serwerach webowych, wykorzystuje do swojego działania 200 baz danych, 30 serwerów Memcache i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli znacie te wszystkie skróty po prawej stronie, to szacunek. I popatrzymy, że ta aplikacja generuje pół miliarda odsłon dziennie, a jest to 15 czy... nie, pół miliarda. Tak. I że dziennie, dodatkowo dziennie, do klastra Hadoopa, za którą pomocą oni przetwarzają sobie dodatkowe dane, dochodzi dodatkowy 1 terabajt danych, no to to pokazuje pewną skalę, tak? Mały robocik nie ma szansy, nie ma żadnej szansy obsłużyć czegoś takiego. Inny przykład. Instagram. Dosyć znana aplikacja. Tak? Jeżeli kojarzycie, oni niedawno wydali w końcu aplikację na Androida. Tak? I dzięki temu, że wydali tę aplikację na Androida, ich baza użytkowników skoczyła o milion nowych użytkowników w ciągu bodajże 12 godzin. Jeżeli system byłby zaprojektowany, jeżeli projektanci tego systemu nie przewidzieli tego wcześniej, to efektem byłby jeden wielki pad, prawdopodobnie czy Seacruise byłby zainstalowany, czy nie. Więc pewne rzeczy oczywiście można przewidzieć wcześniej. I patrząc na wszystkie aplikacje, które gdzieś tam zostały do tej pory zbudowane, można pewne rzeczy jakby wyróżnić. Tak jak w programowaniu mamy wzorce projektowe, tak? Gangu czwórki, jakieś proxy, jakieś MVC i tak dalej, to w przypadku budowania i projektowania w ogóle architektur takich skalowanych też pewne takie wspólne elementy, być może różniące się implementacją, można wyróżnić. Przy czym nie są to aż tak dobrze opisane konstrukcje jak wzorce projektowe, ale pewne rzeczy można wydzielić. Jeden gość, niestety teraz mi nazwisko uciekło, który pracował w Digu i obecnie w Yahoo, może marka, które nie są obecnie gdzieś tam na topie, natomiast jeśli chodzi o zasięg, to są jednak dosyć globalne. Gdzieś tam w swoim blogu, który został potem gdzieś tam podchwycony w innych miejscach, opisał to, że istnieją cztery jakby podstawowe aspekty, żeby stwierdzić, że system jest skalowany. Ja te aspekty postaram się przytoczyć, oczywiście pokazując każdy z nich i dorzucę na końcu kilka własnych. Aspekt pierwszy. To jest tak naprawdę, następny slajd jest najważniejszy. Jeżeli chcecie coś z tej prezentacji zapamiętać, to jest następny slajd. Aplikacja jest skalowana, kiedy umożliwia wprowadzenie podziału poziomego, jednocześnie load balancingu. Na czym to polega? Jeżeli mieliśmy tego jednego robocika, który nie był w stanie udźwignąć obciążeń, które wrzucaliśmy na naszą aplikację, ale jesteśmy w stanie w jakiś sposób postawić drugiego, trzeciego, czwartego, piątego robocika, a najlepiej jeszcze postawić robocika, który będzie zarządzał tymi kolejnymi robocikami, no to rozwiązaliśmy problem. Tak? Czyli wprowadzenie podziału poziomego sprowadza się na rozdzielenie całej puli zadań, które mamy do wykonania, na n elementów. I to jest tak naprawdę klucz, istota skalowania, podział poziomu. Jeżeli spotkaliście się w ogóle z tematem skalowania, to na pewno wiecie, że istnieje coś takiego jak scale out, scale up, czyli skalowanie w górę i wszerz, tak? W tym dużym skrócie. Skalowanie w górę. Na czym polega? Jest to najszybsza i najprostsza forma skalowania, którą praktycznie można zawsze wykonać. Jeżeli mamy taki malutki serwer i aplikacja już jakby przerasta możliwości tej maszyny, tak, no to zawsze możemy jakby ją wymienić na mocniejszą. Tak? No to jest właśnie skalowanie w górę. Wymieniamy na mocniejszą. Jeżeli nie wiem, aplikacja nam obsługuje 100 requestów na sekundę, a już serwer nie daje rady, no wymieniamy taki, który da 200. Tak? Jeżeli to dalej nie dało rady, wymieniamy. To ma swoje granice oczywiście. Tak? No nie można tego robić w nieskończoność i gdzieś w końcu trzeba zacząć skalować wszerz. W praktyce wygląda to tak, jeżeli mamy jakiegoś tam klienta naszego webowego i serwer, tak, no od tego zaczynało bardzo wiele projektów. Tak?
taka typowa instalacja. Prosty serwer, na którym działa wszystko. I PHP, i czy tam Ruby, czy Python, czy jakaś inna Java, baza danych i podstawskie usługi. I klient wali bezpośrednio do aplikacji. I zazwyczaj, i to jest oczywiście punktem biznesu każdego, jest sprawienie tego, żeby tych klientów było więcej. Więcej klientów, więcej pieniędzy. To jest jakby relacja dosyć prosta. I etap, o którym tutaj powiedzieliśmy, oczywiście jeżeli już doszliśmy w tym skalowaniu w górę do jakiegoś limitu lub w ogóle tego nie robiliśmy, jest taka implementacja naszej aplikacji, żeby tych robocików na dole było więcej. Tak? To jest dokładnie ten przykład, o którym przed chwilą powiedziałem. Mamy dwa robociki na dole i robocika, który tym zarządza. A ten element, który nam się pojawił w środku, tak? No to jeżeli tak się zastanowić, to nic innego jak load balancer. Tak? Mechanizm, który potrafi nam rozrzucać load. Ruch, obciążenie. I teraz jeżeli tych użytkowników, tych klientów naszej aplikacji pojawia się wciąż coraz więcej, no to jakby, jeżeli mamy taką architekturę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych elementów dodawać coraz więcej. Tak? Jeżeli dwa było za mało, okej, dorzućmy więcej. Jeżeli cztery za mało, dorzućmy sześć za mało i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie precyzja można zrobić nieskończoność. Natomiast za pomocą jakich narzędzi możemy takie coś zrobić? I to jest kilka jakby opcji, bo ten model, który tutaj został przedstawiony, można zastosować na różnych jakby warstwach. Varnish Nginx, bardzo popularny tandem. Varnish jako load balancer, Nginx jako serwer logowy, za którym gdzieś tam stoi nasza aplikacja. Jeżeli popatrzycie na highscalability.com, na architekturę znanych serwisów, no to jest faktycznie, nie wiem, to 95%, tak? 95% tych dużych sajtów mniej więcej występuje w takiej właśnie konfiguracji. Zadaniem Varnisha w tym wypadku jest odrzucanie tego ruchu, plus oczywiście cache'owanie, natomiast Nginx, wiadomo, serwuje właściwą aplikację. Natomiast nie jest to jedyne rozwiązanie, tak? Możemy sobie wyobrazić, że mamy aplikację opartą na, zbudowaną na chmurze Amazona, gdzie tym elementem rozrzucającym jest Elastic Load Balancer, natomiast tymi serwerami są instancje EC2. Tak? To jest dokładnie to samo, ten sam model. Akurat w naszej firmie wykorzystujemy dokładnie te dwa elementy. Tak? Sam sobie Varnisha na Amazonie, wszystko pięknie działa. Natomiast jest to... Można pójść dalej, tak? Można postawić LVS-a i architektura jest dokładnie taka sama. Ale ten model można też zastosować na przykład nad bazą danych. Tym balancerem może być na przykład haproxy, tymi elementami, do których odpytujemy, mogą być na przykład jakieś tam serwery MySQL. Przykład. Ta architektura, która tutaj przedstawiona jest, tak? Czyli że możemy dostawać tych serwerów więcej i w ten sposób sobie zwiększać jakby capacity naszego systemu, opiera się na tym założeniu, że nothing. Te serwery nic pomiędzy sobą jakby nie współdzielą. Tak? Znaczy pomiędzy jakieś rzeczy jak bazę danych czy jakieś tam cache. Dlaczego to jest takie istotne? Jeżeli jesteśmy w stanie dostawić do naszej aplikacji, do naszej infrastruktury kolejny serwer, który jest w żaden sposób nie związany z innymi serwerami, to jest jakby nie wprowadza nam żadnej zależności w systemie. Tak? Po prostu możemy sobie go wstawić, odjąć, dodać. Wszystko działa. Co więcej, znacie na pewno zasady KISS, tak? Czyli Keep it simple, stupid. W systemach skalowanych ona występuje troszeczkę w odmianie. Keep it simply stateless. Czyli żeby utrzymywać nasze aplikacje jakby w systemie bezstanowym. To znaczy, że stan jakby aplikacji użytkownika nie jest przypisany do żadnego serwera, z którego ona jest serwowana. Jeżeli stan byłby przypisany do jakiegoś serwera, byśmy zaczęli grzebać w tej liczbie ogólnej, tej puli serwerów, no to byśmy doprowadzili do tego, że gdzieś stan aplikacji użytkownika by wyleciał w kosmos. Tak. Druga zasada. Dosyć istotna z punktu widzenia biznesu, bo z punktu widzenia jakby skalowania da się bez niej żyć. Kaszowanie danych. Kaszowanie jest niczym innym niż oszczędnością zasobów. Tak? Co możemy oszczędzać? Możemy oszczędzać przede wszystkim pieniądze, że tak powiem, naszej firmy. Jeżeli nasza aplikacja wykorzystuje powiedzmy 20 serwerów, tak? Ale poprzez zastosowanie na przykład czy mam cache, czy Varnisha, jesteśmy w stanie tą liczbę ograniczyć, nie wiem, do 4 maszyn, no to nasza firma ma 16 serwerów jakby oszczędzonych. Tak? Czasami
Zasady cache'owania można jakby też tutaj w poprzednim przykładzie można uznać na różnych etapach. Za chwilę pokażę. Czy pytanie do Was, czy w Waszych aplikacjach stosuje się cache'owanie? No i za pomocą jakiego tool'a to robicie? Okej, okay. Ile było głosów? Troszeczkę mało. Natomiast tak, Memcache jest takim typowym systemem, który powstał w ogóle w firmie pod Tanga, Tanga Interactive, tak? Na potrzeby serwisu Linux Journal, który swego czasu doświadczał takiego gwałtownego wzrostu użytkowników. Tak? No bo na tym, jeżeli nasza aplikacja dostaje ruch, no wiadomo, że trzeba to zwiększać. I oni właśnie taki temat mieli, że zasypywali bazę danych coraz większą liczbą powtarzających się zapytań, więc doszli do wniosku, że okej, okay, takie zapytania można skaszować. Tak? I kaszowanie takich danych działa według takiego schematu. Jest jakaś aplikacja klientka, tak? Tym klientem może być nawet nasza aplikacja. Ona sprawdza w jakimś systemie, czy dane istnieją. Jeżeli w cache, czy dane istnieją. Jeżeli nie istnieją, tak, to należy te dane wygenerować z jakiegoś data storage'u, czy z bazy danych, czy z jakiegoś innego source'a. Jeżeli te dane zostały wygenerowane, są wkładane do cache'a i cała zabawa się kręci dalej. Oczywiście tutaj to jest tak bardzo, bardzo, że tak powiem, spłucony temat realizacji troszeczkę czasu. To można przenieść na naszą aplikację, jeśli chodzi na przykład o dostęp do bazy danych. Tak? Mamy bazę danych, wykonujemy skomplikowane zapytanie, które trwało, powiedzmy, nie wiem, 30 sekundy. W niektórych aplikacjach to jest czas, powiedzmy, nie do zaakceptowania. Cache'ujemy takie coś i następny request, następny użytkownik sięga po dane wygenerowane bezpośrednio z cache. Za pomocą jakiego oprogramowania? Tutaj troszeczkę to zdradziliśmy, tak? Memcache. Memcache jest systemem, który potrafi bez żadnego jakiegoś większego problemu zaserwować nam 40 tysięcy, 50 tysięcy danych na sekundę. Nie stanowi to jakiegoś wielkiego kłopotu. Są też takie systemy jak Redis. Redis jest, powiedzmy, takim Memcache'em na sterydach. Tak? Dodatkowo poza wprowadzeniem persystentności dla danych, które trzyma, udostępnia jakby struktury danych. Memcache jest systemem dosyć prostym, to jest po prostu taki typowy key value storage, tak? Mamy jakiś klucz, mamy jakąś wartość, jedyne co możemy zrobić do naszego systemu, to poprosić lub ustawić tą wartość. Nie możemy na przykład wybrać wszystkich wartości według jakiegoś klucza. Tak? W przypadku Redisa po części jest możliwe. Możemy na przykład w Redisie przechowywać zbiory, możemy przechowywać listy, możemy przechowywać oczywiście klucze, mapy, wektory bitowe i inne struktury i wykonywać na nich bardzo efektywne operacje. Przykład. Jeżeli mamy aplikację, w której typu social media, tak, w której mamy użytkowników, oni mogą nawiązywać znajomości, niektórzy użytkownicy mogą być aktywni, niektórzy nie. I zaimplementowanie bardzo prostej funkcjonalności typu kto z moich znajomych jest online? Tak? To może być czasami, jeżeli byśmy takie coś oparli na bazie danych, to mogłoby ją troszeczkę tam dosyć przymulić. W przypadku Redisa możliwa implementacja jest taka, że mamy na przykład zbiór użytkowników aktywnych, tak? Jeżeli użytkownik wykonał jakąś akcję na portalu w przeciągu powiedzmy 5 ostatnich minut, dodajemy go do tego zbioru. Każdy użytkownik ma jakiś zbiór swoich znajomych, więc aktywni, moi aktywni znajomi to jest po prostu suma przecięcia tych obu zbiorów, tak? Nic więcej. W praktyce rolę takiego cache'a może spełnić NoSQL-owy key value storage dowolnie każdy. Tak? Ale w szczególności może być takim cache'em także wewnątrz, tylko troszeczkę w innym aspekcie. Tutaj rozmawialiśmy o cache'owaniu danych, tak? Ale jeżeli popatrzymy, że tym laptopikiem może być po prostu nasz użytkownik, który prosił o aplikację, a aplikacja na przykład, nie wiem, nie zmienia się za często, bo jest na przykład tu Wikipedia, która pewnie zmienia raz na ileś tam tysięcy requestów, to warto może nam cache'ować całe strony. Tak? Po co na przykład aplikacja ma się przegenerowywać za każdym razem, jeżeli bezpośrednio w warniszu możemy trzymać całe wyrenderowane strony. Przy czym, okej, okay, jeżeli chcielibyśmy w aplikacji wdrożyć Memcache'a, tak, no to wymaga od nas, jako programistów, pewnych zabiegów. Musimy to zaimplementować. Musimy naszą aplikację nauczyć, że okej, okay, jeżeli nie wiem, programista dotyka takich modeli, to zanim sprawdzisz w bazie danych, musisz to wyciągnąć z Memcache'a. Tak, no to jest jakaś tam zmiana w programie. Natomiast niektóre z tych rzeczy, typu warnisz, może zostać zastosowany jakby bez ingerencji w programistów na etapie, że tak powiem, na poziomie administratorów. Jak to się w praktyce zachowuje?
Ano tak, że Wormisza stawia się przed Apache'em, czy Nginxem, czy dowolnym innym serwerem webowym i on po prostu nasługuje na komunikację. Jeżeli przychodzi jakiś request, którego Wormisz jakby nie skeszował wcześniej, no to on puszcza ten request dalej, kaszuje sobie odpowiedź i odsyła użytkownikowi. Jeżeli przychodzi kolejny request i te dane są w cache, to wiadomo, że są z niego serwowane. Jeżeli mamy... Często, jeżeli tak się popatrzy w necie, jest takie przeświadczenie, że Railsy się nie skalują, tak? Czy Ruby się nie skaluje. To są takie troszeczkę takie marketingowe bullshit, bo wystarczy postawić Wormisza i każda aplikacja się skaluje, tak nawet tam same w Physiku. Zastosowanie oczywiście tych wcześniejszych rzeczy. Jeżeli popiszemy aplikację, która w naszych benchmarkach za pomocą jakiegoś tam Siege'a czy AP na przykład raportuje wydajność 100 requestów na sekundę, to okej, no to jest jakaś wartość. Być może duża, być może mała, w zależności od zastosowań. Jeżeli taką aplikację schowamy za Wormiszem, to wydajność skacze do 12 tysięcy requestów na sekundę, tak out of the box, bez żadnych jakichś wielkich modyfikacji. Tak? Wiadomo, że z każdym elementem, który się wprowadza do aplikacji, wiążą się pewne minusy. Tak? W przypadku cache'a jest to, warto sobie przypomnieć chwilę Cartona, że w informatyce są tylko dwie trudne rzeczy. Nazewnictwo rzeczy i walidacja cache'a. Aplikacja, która źle inwaliduje cache, może być tak naprawdę gorsza niż aplikacja, która w ogóle z tego cache'a nie korzysta. Pomijając, że będzie wolniejsza. Dlaczego? No, czy chcielibyśmy, aby nasz użytkownik, o którym sobie chodzi po naszej aplikacji, za jednym razem dostaje dane, powiedzmy, aktualne, przy następnej odsłonie tych danych nie ma, tak? Albo ma nieaktualne. I tak by się to dziwnie zachowywało. No to użytkownicy prawdopodobnie by byli nieszczęśliwi. Cache można zastosować też na troszeczkę wyższym poziomie, tak? Jeżeli korzystam, nasza aplikacja, nie wiem, ma zasięg globalny, tak? No i nie chcielibyśmy na przykład obstrzeliwać naszych gdzieś tam serwerów, które są, nie wiem, powiedzmy we Francji czy gdzieś tam w Irlandii, tak? Możemy na przykład sięgnąć z jakichś usług CDN-owych, tak? Open Domain Network, gdzie to jest dalej implementacja dokładnie tego samego paradygmatu cache'owania. Trzeci aspekt, który został określony jako taki dosyć definiujący, że aplikacja potrafi się skalować, jest to przetwarzanie offline. Jeżeli... Dlaczego przetwarzanie offline? I czym to jest? Można to skarakteryzować jako równoważenie obciążeń. Przykład. Mamy aplikację, w której sporo danych musi się wykonać po tym, jak użytkownik wykona jakąś akcję. Na przykład zaploduje nam swoje zdjęcie albo jakiś tam plik. Ale wiadomo, że ten plik gdzieś trzeba obrobić, zapisać, gdzieś go przerzucić. Czasami to jest mniejsza liczba rzeczy, czasami większa. Pytanie jest takie, czy to się za każdym razem musi dziać, kiedy użytkownik czeka na odpowiedź naszego serwera? Tak? Okej, okay, on tam ten plik wysłał i teraz czy wszystkie rzeczy, które my teraz musimy z tym plikiem zrobić, muszą się dziać dokładnie w tej chwili? Jeżeli powiedzmy, wykonanie tych wszystkich czynności będzie trwało załóżmy 3 sekundy, no to przez te 3 sekundy wiadomo, że naszej aplikacji mogą trafić dziesiątki albo nawet setki innych requestów, które będą czekały na obsługę, bo tamten proces się przymulił. Jeżeli trafi się więcej takich użytkowników, którzy zaplodowali nam zdjęcia, no to nasza aplikacja ma problem. Tak? Więc rozwiązaniem jest zastosowanie kolejek. Jak to działa? Mamy aplikację, powiedzmy ten użytkownik zaplodował nam fotkę i my tą fotkę, jedyne co robimy, to gdzieś zapisujemy z boku, ale jej nie skalujemy. Natomiast to, że ta fotka zostanie zeskalowana, zostanie zarejestrowane na jakąś kolejkę zadań. Tak? Czy do bazy danych, czy do jakiegoś innego systemu, to nieważne. To jest tylko informacja dla naszej aplikacji, że okej, to zadanie zrób później. Natomiast z boku, gdzieś zupełnie z boku, spoza kontekstem serwera www, mamy jakieś maszyny z workerami, które nasłuchują na zmiany na tej kolejce i konsumują te wiadomości. Tak? Jeżeli taki worker pobierze sobie tą wiadomość i zeskaluje na spokojnie odpowiedź, zapisze gdzieś informację, że ok, to zrobiłem, takie są powiedzmy zeskalowane wymiary z tej fotki, no to aplikacja w następnym kontekście, znaczy w następnej kwestii może z tych danych korzystać. To jest bardzo częsty przykład, żeby taki może bardziej realny. Twitter. Jeżeli naprzeciw tweeta, tak, czy to, że tego tweeta zobaczą wszyscy wasi znajomi, dzieje się w tym samym momencie, co wy go napiszecie? Nie, bo jeżeli mielibyście milion znajomych, to aplikacja by im klękła. To się musi gdzieś dziać z boku. Oczywiście jest masa narzędzi, które
które mogą jakby ułatwić cały ten proces. W szczególności można zastosować coś takie zaawansowane narzędzia typu RabbitMQ, AppyFMQ, czyli systemy stricte kolejkowe, które dodatkowo spełniają wymagania wysokiej dostępności, skalowalności itd. To są naprawdę zaawansowane narzędzia, badające chyba po protokole AMQP, ale to jest taki troszeczkę mniejszy aspekt w tym momencie. Część serwisów takich dużych, typu chyba Instagram, korzysta z systemu o nazwie Girma. Jeżeli ktoś na przykład programuje w PHP, to do Girmana w Pipru są świetne rozszerzenia. LinkedIn i Google na przykład korzystają z Kafki, innego systemu. Co dzięki czemu, znaczy co zyskujemy stosując taką architekturę? Zyskujemy to, że nasze requesty są bardzo szybkie, tak? Nasza aplikacja jest bardzo responsywna, bo nie musi wykonywać całej roboty. Jeżeli, nie wiem, wykonanie tych wszystkich czynności, które należy wykonać po akcji użytkownika, to jest 90% czasu requestu, tak? No to aplikacja odpowiada po 10%, tak? Odpowiada, natomiast cała rzecz dzieje się gdzieś tam backendowo. Daje nam także kontrolę nad tym samym procesem. Jeżeli widzimy, że ta kolejka się przycina, tak? To znaczy nasze workery pracują, zjadają te wiadomości, które aplikacja generuje, ale ilość elementów na kolejce rośnie, to znaczy, że mamy za mało workerów, tak? I trzeba po prostu to zeskalować i dołożyć. Inny przykład takiego offline'owego przetwarzania danych, bardzo modny ostatnio, Hadoop. Tak? Nasza aplikacja może tam, powiedzmy raz na pół godziny, raz na godzinę, czy co jakiś tam czas, zbierać, agregować dane z różnych źródeł, za pomocą Chrona odpalać jakiegoś tam mapy-produktowego taska i wyrzucać dane gdzieś do zewnętrznego storage'a. Tak? Z którego potem może działać aplikacja. I wreszcie czwarty, dosyć taki najbardziej chyba hardkorowy w przypadku małych aplikacji aspekt, jest to warstwa platformy. Spróbuję to przedstawić więcej w ten sposób. Mamy jakiegoś klienta z tych wszystkich schematów, tak? Mamy jakiś balanser, mamy jakieś dwa webserwery i za tymi webserwerami mamy schowane jeszcze kolejne serwery. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że nasza aplikacja nie działa bezpośrednio na tych serwerach, które gdzieś tutaj sobie są schowane bezpośrednio za balanserem, ale może działać na innych. Jak to w praktyce może wyglądać? Jeżeli mamy aplikację, która powiedzmy, nie wiem, to social media, tak? I prosi o jakąś, nie wiem, powiedzmy, zdjęcia użytkownika, tak? To nasza aplikacja może na przykład wykorzystywać architekturę za pomocą architektury typu API, tak? Może prosić inną usługę o jakieś dane, inną usługę o jakieś dane i tylko te dane złożyć. Tak troszeczkę jest zbudowany Twitter wewnętrznie. Te wszystkie, nawet wewnętrznie Twitter wykorzystuje API. Co takie coś daje? Taka architektura pozwala skalować jakby poszczególne elementy aplikacji całkowicie osobno. Tak? Jeżeli nasza aplikacja składa się powiedzmy z modułu użytkowników, z modułu zdjęć, z modułu tweetów itd., itd., to wiadomo, że nie każdy potrzebuje jakiejś tam ogromnej liczby serwerów, żeby to osiągnąć. No, nie wiem, że ta API użytkowników, tak, może się znajdować na jednym serwerze. API na przykład związane z tweetami może się znajdować na 10 serwerach. Natomiast aplikacja by nam to tylko poskładała. Powiem tak, w swojej gdzieś tam karierze dwa razy spotkałem się z taką architekturą i świetnie zdawała przykład, znaczy świetnie dawała radę. Praktycznie takich serwerów było bardzo mało, nie, 2-3, gdzie aplikacja obsługiwała miliony użytkowników, naprawdę miliony użytkowników dziennie. Natomiast dodatkowym aspektem takiej architektury było to, że API, które było produkowane w ramach jednego projektu, mogło być zastosowane bezpośrednio w ramach innego projektu. Tak? Firma miała ileś, że tak powiem, takich składaczy. Tak? Każdy projekt miał swoje API i te API można było wymieniać swobodnie między projektami. Jest jeszcze kilka innych aspektów, jakby nie mieszczących się w tej takiej pierwotnej definicji, ale o których jakby warto pamiętać podczas budowania właśnie skalowanych rozwiązań. Bo to, że potrafimy zeskalować aplikację, okej, okay, to dotyczy jakby tylko warstwy kodu, ale jest też kilka innych aspektów, których musimy być świadomi. Przykładowo, jeżeli mamy
Tumblera, tak, który ma 500 serwerów, to w jaki sposób jesteśmy na przykład w stanie deployować kod na te serwery? Tak. To nie wystarczy prosty rsync, bo prosty rsync nam się sprawdzi przy jednej maszynie, dwóch, trzech, może pięciu, tak? Ale przy 500, no to nie będzie chyba dobre rozwiązanie. Tak? Czyli tak naprawdę okazuje się, że każdy aspekt trzeba zeskalować. Prawdopodobnie nawet przy dużych aplikacjach, być może nawet sam proces tworzenia kodu powinien być skalowany. Tak? W szczególności są też istotne takie zagadnienia jak automatyzacja. Okej, okay. Jeżeli mamy 500 tych serwerów, to czy wyobrażacie sobie, że każdy z tych administratorów, którzy tam jest, ręcznie to wszystko konfiguruje? Nie, to jest po prostu niemożliwe. Tak? Więc ten system musi być tak, że uznaje skalowalność jakichś serwerów. W przypadku Amazona, z którym gdzieś tam mam troszeczkę doświadczenia, tak? No to w jaki sposób to można osiągnąć? Można przygotować sobie jakieś tam template'y tych wirtualnych hostów, tak? Ustawić sobie jakieś tam CloudWatcher, że jeśli obciążenie naszego klastra jest powiedzmy, nie wiem, na poziomie 90%, no to dostaw automatycznie ileś serwerów według jakiegoś tam obrazu. Tak? I doprowadzamy do tego, że nasza aplikacja sama się skaluje. Więcej ruchu, aplikacja się rozwija, tak? Odpalane są kolejne maszyny, instancje tych naszych serwerów. Aplikacja obsługuje ruch. Jeżeli tego ruchu istnieje, to automatycznie te serwery są wycinane. Tak. No, inne aspekty. Monitoring. Też dosyć istotny. Jak w środowisku... Przepraszam. Jak monitorować aplikację? Że to jest, myślę, że temat troszeczkę taki duży, bo jakby można monitorować aplikację od strony takiej typowo administracyjnej, tak? Można sobie kolekty, moliny instalować, żeby zobaczyć, co jest w naszej aplikacji, co się w naszej aplikacji zachowuje nie tak. Można także jakby monitorować procesy biznesowe zachodzące w naszej aplikacji za pomocą na przykład takich narzędzi jak StatsD. Kto używa StatsD? No. StatsD to jest narzędzie, które zostało wydevelopowane bodajże przez Etsy, taki duży site zachodu. Pozwala agregować dowolne parametry w sposób, no naprawdę na dużą skalę, no bo samo Etsy jest duże. I dodatkowo udostępnia jakby interfejs webowy do przeglądania. Gdzieś tam potem będzie link do tego, więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, do czego można zastosować taki monitoring? Czy na przykład jesteśmy w stanie powiedzieć, ile użytkowników mamy online, ile użytkowników kliknęło w dany link, albo na przykład ile wystąpiło odwołań do cache'a i tak dalej, i tak dalej. Do tego właśnie aspektu można zastosować StatsD. I wreszcie do linki, o których chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś by się interesował taką tematyką, tak widziałem, że to jest tylko tak zarysowane, to te książki, które tutaj są, w większości bodajże wydane przez Corelli, plus highscalability.com, serwis, encyklopedia, jeśli chodzi o takie tematy, to jest po prostu takie must be. To jest punkt wyjścia, jeżeli w ogóle chcielibyśmy gdzieś w tym ksumacie, w tym temacie grzebać. W szczególności bardzo bym zachęcał do odwiedzenia tej strony. Na niej są tak naprawdę prezentowane dosyć ciekawe informacje, jest takie realne. Tak? W sensie, ok, przychodzi do nich, nie wiem, Facebook czy Twitter i oni opisują autentycznie, jak coś u nich wygląda. To jest tak naprawdę bardzo ciekawa lektura, bo to są naprawdę życiowe przypadki. Nie są jakieś tam wydawane. Zresztą dane, które tutaj oglądaliśmy wcześniej, o tych 500 serwerach i tak dalej, właśnie pochodzą z tego serwisu. Warto także zaglądać na parę blogów inżynierów, w szczególności właśnie Twittera, Facebooka, LinkedIna i Etsy. Zwłaszcza Twittera. Oni tam się dzielą naprawdę ciekawymi informacjami, jeśli chodzi o budowę takich naprawdę skalowanych systemów, bo tak naprawdę oni mają największą skalę, praktycznie jeśli chodzi o to na świecie w tym momencie. Tak? Jeśli macie jakieś pytania. Państwo mają aplikację na Microsoft Azure? Nie, wiesz co, znaczy ja jestem generalnie związany z Linuxem już tam lat, więc nawet... Ale używam Amazona. Świetnie się sprawdza i jakby nie ma potrzeby. Gdzieś ty chłopie były, jak nasza klasa powstawała. Naszej klasy przyszedłem później. Ale tak, pracowałem w naszej klasie, pracowałem w gadu-gadu, tylko że niestety przyszedłem po tym, już jak oni rozwiązali na ciekawsze tematy.
Jeśli chodzi o naszą klasę, czy ogólnie sposób rozwiązywania tych problemów, ja chciałbym nawiązać jeszcze do tego robocika, do tych robocików, które tam się wcześniej pojawiały z tymi dodatkowymi kółkami i tak dalej. Przykład, naprawdę zrealny. Aplikacja miała problem, to znaczy, że w jakimś tam konkretnym scenariuszu użytkowników było na tyle, że już jakby to wszystko zaczynało zamulać, tak? Natomiast aplikacja była rozwijana przez programistów, którzy byli zafascynowani algorytmami. I oni skupiali się na tym, aby urywać parametry, które stawały przed logarytmami i tak dalej. Powiedzmy, jeżeli algorytm miał jakąś złożoność, powiedzmy typu 2,7 logarytm z n-a, to cały wysiłek zespołu szedł na tym, żeby aplikacja miała współczynnik, znaczy żeby ten algorytm miał współczynnik 1,7 logarytm z n-a, tak? Co w przypadku dołożenia 100 000 użytkowników dawało żaden efekt. Żaden. Tak naprawdę, wiecie, przedwczesna optymalizacja, takie małe optymalizacje, to jest źródło wszystkiego zła. Tak? No i w tym wypadku to troszeczkę tak jest. Jeżeli nasza aplikacja, czy już dostała taki ruch, czy dopiero jest to planowane, to jakby nie ma innego wyjścia. To są techniki, którymi posługują się wszyscy największe gracze i które są możliwe do zastosowania także w mniejszych aplikacjach. Okej. Coś jeszcze? Mam jeszcze czas na dwa pytanka. Czy ja będę jeszcze tutaj dostępny, jakby ktoś chciał porozmawiać, to z przyjemnością porozmawiam. Dzięki wielkie.